Byliście kiedyś na farmie? W Tokabocha? To jeśli tak, ze szkoły przejedziemy prosto na cały zachód. Na farmie oczywiście. Siemaneczko, dajcie milion łapek w górę, a teraz wchodzimy do gry. Po córeczku. Dobrze, tata, już dobrze, możesz już iść. Dobro. Zostawię plecak w szafce. I moje ulubione słuchawki też. Żebym wyglądała jak zwyczajna uczeni. Dobra, już idę. No. Nie spóźniłam się przypadkiem? Oczywiście, że nie. A ty co stoisz na ławce? Nie możesz usiąść? Usiądę, oczywiście usiądę. Dobrze, kto dzisiaj chce pozamiatać? Ja dzisiaj. Ty zawsze zamiatasz, nie, ty tym razem nie. I dobrze, ja mogę, zostawię torbę. Dziękuję. Później jak pozamiatasz, zrobimy matematykę. Już skończyłem. Za szybko to coś trwało. Ale tam, no co jest, więc możemy. Dobra, dodawanie. 6 odjąć 4 równa się 6 odjąć 4 6 odjąć 4 równa się ile? 42. Nie, to jest za mało. 21. 2. Na pewno policzmy razem. Dobra, policzmy razem. 6 odjąć 4 równa się 2. Bardzo dobrze wymyślili. Dobra, skoro już to jest, tylko gdzieś nam się ukryła gumka. Gdzie jest gumka? Halo? Mamy zapasową. Więc jak to się zgubi, mamy zapasową i tak. Gumujemy. Dobra, nowe działanie. Teraz będzie 8 dodać 4 równa się. Policzmy. 8 dodać 4 równa się ile? Ciekawe ile. Zobaczmy, czy tam mówią prawdę. Chyba 12. Jeśli tak, to super. Dobra, wyszło nam. Więc możemy zaczynać kolejne działanie. 4 odjąć 2 równa się. Chyba każdy to już zna. Po prostu 2. Więc zostawiamy dwoje. I wyruszamy dalej. Okej. Jak już powoli zadzwoni pierwszy dzwonek, to jeszcze się nie zbierajcie, dobrze? Po prostu pójdziemy na razie na przerwę. Dobrze, dobrze, dobrze. Ale fajne. Gdzie to wymyśliłaś? Ja tam w skateparku. Okej, to... Ciekawe, kiedy zadzwoni pierwszy dzwonek. A ja idę na razie do pani dyrektor. Dzień dobry, kiedy zadzwoni dzwonek? Za 4,5 minuty. O. Skoro za 4,5 minuty coś ktoś namaluje, ja bym namalowała serduszka. Skoro już namalowałaś, może już skończymy malowanie, bo za niedługo będzie pierwszy dzwonek. O tym mówiłam, co? Ale słodka panda. Jakie słodka. Zostawię ją na korytarzu. Słodziak. Jeśli lubisz liście, to masz liście.
nudę tutaj. Ciekawe, kiedy już wycieczka. Dobrze, możemy już iść, tylko zapamiętajcie działania matematyki, dobrze? Lejemy wodę. Bo nie chcę, żeby ktoś tutaj alarmował. Będziemy mieć całe... Albo nie, jednak nie. Lepiej to będzie gorzko. Ej, no... No chodź. Dobra, wy jesteście dzisiaj dyżurnymi, więc wy stójcie tutaj. Wy pójdziecie do drugiej pary. Malarka. A wy jak zawsze do ostatniej pary. Dobrze, ten kto ma w szafce rzeczy, to niech pójdzie do szafki. Przepraszam, do numerka 4 idę. Słuchajcie, słuchajcie, no. Wreszcie, można już iść. Tylko poczekajmy jeszcze na tutaj osobę. To chyba nie z naszej klasy. Tak, to nie z naszej klasy. Dobrze, można już iść. Tylko zapamiętajcie o tym. Trzeba uważać na inne zwierzęta, dobrze? Tak jest, tak jest, tak jest. Muszę tego iść do szafki, bo książkę uwielbiam czytać. Ja zawsze marzyłam być strażakiem, więc teraz będę ostrożnie pilnował zwierząt. I będę tym strażakiem, o którym mówią inni. Matematyka mi przyrasta. Inne szafki tak wyglądają, więc można już iść. Ej, kto mi zabrał okulary? My na wycieczkę do farmy. A kto by w farmie, to dajcie łapkę w górę. Ile chcecie, ważne, że łapka w górę. Idziemy na farmę. Dobrze, można prowadzić, ale tylko uważajcie na bezpieczeństwo. Dobrze, jeśli ktoś chce nakarmić konie, to ma tu sianko. A w sumie koni nie mamy. Mamy tylko takie zwierzątka. Najbardziej lubią takie zwierzęta jeść. Takie oto jedzonko. Ble, kupy konia. To jest Jurek. Przestawiamy Jurka. A tutaj jest miejsce, gdzie mogą pić wodę. Konie. A to jest nasz szef. A tu progotujemy mleko. A tutaj hodujemy zwierzęta. Znaczy nie zwierzęta, chciałam tylko powiedzieć rośliny. Marchewki lubię najbardziej. Uwielbiam sadzić tu kupami. Bo te kubki są zrobione tak z wolnością, więc kapelusze jeszcze im damy. Ale tylko jednej osobie. Dla pana kapelusik. A najpierw oprowadzę po kolei. Tutaj jest siano. Tutaj zwierzątka mogą tutaj pić z wiaderka. Tutaj się tworzy jedzenie dla zwierzątek małych. A tutaj są krowy. Akurat krowy. Tutaj mamy naszego dyrygenta.
Ej, dyrygencie, możesz na razie... Tutaj produkujemy mleko. Tutaj sadzimy roślinki. Doktor od wszystkich rzeczy. A tutaj jest sadzenie, czyli możemy zasadzić truskawki. Tylko trzeba aż poczekać, aż się zasadzą. A najbardziej lubię tak od razu. Możesz spróbować sobie nawet. Mleko. Nie, to nie jest takie zwyczajne do paradki mleko. Nawet pyszne. To jest mleko z krowy. Teraz to przygotujemy tutaj takie mleko, które jest dziwne. Tu pisze prumpet. Chyba krumpet chodzi, ale nie, nie chcę. O ja. Ja. Dobra, ciebie już oprowadziliśmy. Teraz pana nauczyciela. Dobra, pan nauczyciel już był. Dobra, oprowadzimy teraz ciebie. Tu jest łóżko. Miluj się, łóżeczko. Karmimy krowy, tutaj świnki. A tutaj owieczki. Co jest za tymi drzwiami, tkami? O, jaki fajny. To jest duszaczek, jakby ktoś się tu bał. Ale pyszne to mleko, co robicie. Tak, bo to jest najpyszniejsze mleko, które robimy w stodole. Bardzo fajne tu macie rzeczy. A tu skrzykawka dla kogo? Uważaj, bo się jeszcze ukujesz. To jest doktor od zwierząt, a ja tutaj sadzę. Nawet borówki możemy zasaść. Oto nasze przepiękne borówki. Nawet dobre. Dobrze, można teraz kogoś innego, zawołaj kogoś. Ktoś może już tam iść. Możesz ty. Wow, jak tu fajnie. Jestem malarką. Zazwyczaj to maluję fajne rzeczy. Zazwyczaj nawet tutaj też sadzę, ale takie inne roślinki. Ja najbardziej lubię sadzić kwiatki, a później je malować. To super. A powiedz nam, czy lubisz grabić? No tak nie, lubię najbardziej malować. To jeśli tak, to masz lupę. Przyjrzyj się, co tu jest napisane. Litus, czy jak tam pisze? Nie. Popatrz na moje oko. A, tam, ja już nie chcę tutaj zwiedzania. Co to jest? Krowy to jedzą? Nie wierzę. Jeśli już wszyscy oprowadzeni, to czekajcie, wpuszczajcie nauczyciela. Dobranoc. Można już iść spać. Skoro już tak, to można iść. O, lub pszczółki. Mua. Kocham pszczoły. Jestem głodny. I chcę coś w sumie zjeść. Pszczółka zatopiła się. No ja zatopiona. O, słodziak. Chcesz, pszczółeczko? Chcesz, wielki byku? Chcesz? Masz. Ja już się zbyt bardzo najadłem. O, ja cię! Obudziłam się przypadkowo, ale zjem i się przebiorę. I wypiję.
Mi się już chce wracać. Proszę pana, wracamy już. Jeśli chcesz, to ustawiamy się. Ustawiamy się w pary. Pary, szybko, pary. Pary jak schaby. Dobra, a dzisiejszego krampeta zdobywa, no jakby powiedzieć, pan nauczyciel. Więc można już wracać. Do widzenia, do widzenia. To był wspaniały dzień. Wracam do pokoju. Ej, ty może pójdziesz ze mną? Bo mamy razem pokój. Więc może pójdziesz ze mną? Dobra. Możemy już iść spać. Kończymy więc. Do widzenia. Ale przypominam, dajcie 1 000 000 łapek w górę.